Cześć. Dzisiaj dalej omawiamy wzorce projektowe. Dzisiaj będzie fabryka abstrakcyjna, ale bardziej praktyczny przykład. Intencją wzorca fabryki abstrakcyjnej jest zapewnienie interfejsu do tworzenia rodzin powiązanych lub zależnych obiektów bez określania ich konkretnych klas. I teraz wyjaśnimy to sobie na bardziej praktycznym przykładzie. Zrobimy to pracując z podobnym kontekstem, jak pracowaliśmy przy metodzie fabrycznej, bardziej praktyczny przykład, czyli w kontekście aplikacji koszyka na zakupy, gdzie wyliczaliśmy koszty wysyłki. I teraz możemy tą naszą aplikację, ten przykład rozszerzyć, aby uzyskać dobry przypadek użycia dla wzorca fabryki abstrakcyjnej. W przykładzie dla metody fabrycznej stwierdziliśmy, że każdy z Polski ma koszt wysyłki równy 10, z Anglii 20, a wszyscy inni mają koszt wysyłki równy 50. I jest to coś, co zwykle stosuje się w scenariuszu z koszykiem na zakupy. Ale jeśli chcemy, aby ten scenariusz był nieco bliższy rzeczywistości, potrzebujemy czegoś więcej niż tylko kosztu wysyłki zależnego od danego kraju. I moglibyśmy chcieć dodać jakąś ofertę specjalną, ofertę promocyjną w zależności od kraju. Oczywiście moglibyśmy napisać kod, który tworzy te klasy i oblicza koszt wysyłki i ofertę specjalną, na przykład w ten sposób. Tylko wtedy napotkamy podobne problemy jak przed wdrożeniem wzorca metody fabrycznej. Kod stwarza ścisłe sprzężenie między klasą klienta, która je tworzy, a różnymi implementacjami usług. Co więcej, robiąc to w ten sposób, nie przekazujemy naszych intencji, że te przedmioty należą do siebie. I tutaj możemy użyć właśnie fabryki abstrakcyjnej iShopping Cart Factory, która tworzy rodzinę powiązanych obiektów. I iShopping Cart Factory jest to interfejs, który zawiera metodę Create Shipping Cost Service do tworzenia iShipping Cost Service i metodę Create Special Offer Service do tworzenia iSpecial Offer Service. Jest to rodzina usług potrzebnych do dokonania zakupu. Oznacza to również, że musimy zdefiniować te interfejsy. I iShipping Cost Service, który oblicza koszt wysyłki, Shipping Cost i Special Offer Service, który oblicza ofertę specjalną jako procent zniżki, discount, percent. I teraz zauważ, że tym razem pracujemy z interfejsami, a nie abstrakcyjnymi klasami bazowymi. Jeśli wolisz abstrakcyjną klasę bazową, oczywiście możesz jej użyć. Z doświadczenia wynika, że częściej jednak używane są interfejsy. I jeśli potrzebujesz zapewnić jakąś pewną podstawową funkcjonalność, którą potencjalnie możesz nadpisać, wybierz klasę abstrakcyjną, w tym wypadku oczywiście. A w przeciwnym razie wybierz interfejs. I teraz tak, konkretnymi implementacjami może być na przykład Poland Shopping Cart Factory, która jest powiązana z Poland Shipping Cost Service i Poland Special Offer Service. I teraz odpowiedzialność za tworzenie tych konkretnych implementacji usług spoczywa na Poland Shopping Cart Factory za pomocą metody Create Shopping Cost Service i Create Special Office Service. I zauważ, że nadal zwracają one interfejsy zamiast konkretnych implementacji. Inną implementacją może być wtedy England Shopping Cart Factory. England Shopping Cart Factory jest powiązany z klasami England Shipping Cost Service i England Special Offer Service, zgodnie z tą samą logiką jak dla Polski. I teraz klient Shopping Cart wykorzystuje jedną z fabryk do tworzenia dwóch potrzebnych usług. I Shopping Cart współpracuje z interfejsem iShopping Cart Factory, a nie implementacją. Pozwala to na pracę z dowolną konkretną realizacją, czy to dla Polski, czy dla Anglii,
czy z jakąś inną. Typowym sposobem zapewnienia implementacji fabryki jest użycie konstruktora. Do klienta możemy dodać metodę calculate cost, która oblicza rzeczywisty koszt zakupu przy użyciu dwóch konkretnych usług. I klient pracuje na interfejsie przy użyciu jednej z tych fabryk, a dodanie nowej fabryki, takiej jak Italy Shopping Cart Factory, można zrobić bez konieczności zmiany klienta, ponieważ umowy pozostają takie same, a klient nie musi wiedzieć o konkretnych wdrożeniach. I to jest jeden z głównych powodów używania tego wzorca. Klient jest oddzielony od konkretnej realizacji. Przypiszmy to teraz do struktury wzorca fabryki abstrakcyjnej. Kiedy mapujemy nasz przykład na strukturę wzorca, zaczynamy od produktu. Może to być abstrakcyjna klasa bazowa lub interfejs. Deklarujemy tutaj interfejs dla typu obiektu produktu. W naszym przykładzie są to klasy iShipping Cost Service i iSpecial Offer Service, które są produktami abstrakcyjnymi. Następnie mamy konkretne produkty. Definiujemy produkt, który ma zostać stworzony przez odpowiednią fabrykę i implementuje abstrakcyjny interfejs produktu. W naszym przykładzie są to implementacje iShipping Cost Service, czyli Poland Shipping Cost Service, oraz iSpecial Offer Service, czyli Poland Special Offer Service. I zauważ, że zapisujemy je jako należące do tej samej rodziny produktów, rodziny pierwszej. Gdybyśmy mieli pracować z inną rodziną produktów, na przykład tymi związanymi z Anglią, jak analizowaliśmy wcześniej, zostałyby one odwzorowane na konkretne produkty z rodziny oczywiście drugiej. Następna jest fabryka abstrakcyjna, która użycza swojej nazwy od wzorca i deklaruje interfejs dla operacji tworzących abstrakcyjne obiekty produktu. Innymi słowy, jest to interfejs iShopping Cart Factory z naszego przykładu. I metody na nim to create produkt A i create produkt B, które zwracają odpowiednio produkty abstrakcyjne. I realizacje tej abstrakcyjnej fabryki nazywane są konkretnymi fabrykami. Odpowiadają za efektywne tworzenie powiązanych konkretnych produktów. I zauważ, że te metody tworzą konkretne produkty, ale zwracają je jako abstrakcyjne produkty, co jest możliwe, ponieważ konkretny produkt implementuje abstrakcyjny interfejs produktu. I zmapowany do naszego przykładu użycia, to jest Poland Shopping Cart Factory, mapujemy do Concrete Factory 1, a England Shopping Cart Factory z naszego przykładu mapujemy do Concrete Factory 2. No i wreszcie mamy naszego klienta. To część naszej aplikacji, która wymaga abstrakcyjnej implementacji produktu. I ważne jest to, że powinien używać tylko abstrakcyjnych implementacji produktu i fabryki, a nie konkretnej implementacji, aby oddzielić je od nich. Używa więc tylko interfejsów, a to jest koszyk z naszego przykładu. I w ten sposób w pełni zmapowaliśmy nasz przykład do struktury wzorca fabryki abstrakcyjnej. No to teraz zaimplementujmy ten nasz przykład w kodzie i przejdźmy do Visual Studio. Dobrze, przeszliśmy do Visual Studio. No i teraz najpierw dodajemy nasze abstrakcyjne produkty. Zaczynamy od interfejsu, koszt dostawy, iShopping Cost Service, który zwraca koszt dostawy. No i to jest tutaj nasz ten abstrakcyjny interfejs, iShipping Cost Service, który zwraca shipping cost. Następnie usługa oferta promocyjna, iSpecial Offer Service, która zwraca procent rabatu. To jest nasz tutaj drugi interfejs tego abstrakcyjnego produktu, iSpecial Offer Service, która zwraca właśnie procent rabatu, discount percent. Jak widzisz, są to różne interfejsy i teraz zaimplementujemy je. Implementujemy koszt dostawy iShipping Cost Service dla konkretnego produktu. I teraz będziemy mieć Poland Shipping Cost Service, który ustawia koszt dostawy. I tutaj mamy Poland Shipping Cost Service, gdzie ten koszt dostawy ustawiamy na 10. Następnie dla Anglii, England Shipping Cost Service,
gdzie koszt dostawy ustawiamy na 20 i Italy Shipping Cost Service dla Włoch, gdzie koszt dostawy ustawiamy na 50. No i jak już widzisz zapewne, zaczynamy tutaj tworzyć rodziny. Poland Shipping Cost Service będzie należeć do jednej rodziny, England Shipping Cost Service do drugiej rodziny, a Italy Shipping Cost Service do trzeciej rodziny. I tak możemy dodawać oczywiście kolejne. Tworzymy teraz również konkretne produkty dla naszego abstrakcyjnego produktu I Special Offer Service. I mamy teraz Poland Special Offer Service, gdzie ustawiamy procent zniżki, discount percent na 20. Następnie dodajemy England Special Offer Service, gdzie ustawiamy procent zniżki na 15. No i oczywiście jeszcze dla Włoch, Italy, gdzie ustawiamy procent zniżki na 10. No i teraz, jak już mamy nasze produkty, to możemy dodać fabrykę abstrakcyjną. Tutaj w katalogu Factories dodałem sobie fabrykę abstrakcyjną. W naszym przypadku jest to interfejs iShopping Cart Factory. No i ten interfejs opisuje sposób tworzenia rodziny powiązanych produktów abstrakcyjnych. W naszym przypadku użycia dostępne są dwie metody. Ten interfejs udostępnia dwie metody. Create Shipping Cost Service, która zwraca interfejs iShopping Cost Service oraz Create Special Offer Service, wracający interfejs iSpecial Offer Service. Zauważ, że nie pracujemy tutaj z żadnymi konkretnymi implementacjami. Pracujemy na interfejsach. Następnie możemy rozpocząć wdrażanie naszych konkretnych fabryk. Jak pamiętamy, potrzebujemy jednej fabryki na rodzinę. Tak więc pierwsza implementacja iShopping Cart Factory będzie dla Poland Shopping Cart Factory i jest ona odpowiedzialna za tworzenie konkretnych wdrożeń, czyli Poland Shipping Cost Service tutaj zwraca i Poland Special Offer Service. I to, co zwracają metody, to nadal jest interfejs, z którymi pracujemy. Druga implementacja będzie dla Anglii i to jest England Shopping Cart Factory. Jest ona analogiczna jak dla Polski i trzecia implementacja jest dla Włoch. Italy Shopping Cart Factory jest również analogiczna. No i następnie potrzebujemy klienta. Nazwijmy klienta zgodnie z przeznaczeniem. Koszyk na zakupy. No i tutaj mamy wszystkie nasze fabryki, tutaj mamy wszystkie produkty, a tutaj mamy naszego klienta, shopping cart. I teraz zaczynamy od dodania dwóch pól. To są nasze dwa abstrakcyjne produkty, Shipping Cost Service i Special Offer Service. Tworząc koszyk, chcemy przekazać, że należy użyć jednej określonej rodziny produktów. Dlatego usługę kosztów wysyłki i oferty promocyjnej tworzymy dla tej samej fabryki. Dodajmy również pole do przechowywania całkowitego kosztu zamówienia, Order Costs. I w celach testowych załóżmy, że łączny koszt wszystkich zamówionych przez nas pozycji to 500 zł. I od tego zostanie odjęty procent oferty promocyjnej i dodany koszt wysyłki. I dodajmy jeszcze jedną metodę, oblicz koszty, calculate costs, która ułatwi nam przetestowanie tego. W tej metodzie właśnie wypisujemy koszt zamówienia minus odjęty procent oferty promocyjnej plus koszt wysyłki. I to wszystko. Napiszmy teraz kod, aby to przetestować. Przejdźmy do pliku program CS i tutaj stwórzmy nasze fabryki. Tworzymy pierwszą fabrykę dla Polski, tak jak widzimy, a następnie przekazujemy fabrykę do koszyka i wywołujemy na tym koszyku metodę oblicz koszt, czyli calculate costs na naszym koszyku, co spowoduje wypisanie rzeczywistych kosztów w oknie danych wyjściowych na konsoli. No i to samo robimy dla Anglii i to samo robimy dla Włoch. I teraz możemy przetestować nasz kod i go uruchomić. Uruchamiamy nasz kod
nasza aplikacja się uruchomiła i widzimy, całkowite koszty są wypisywane na naszej konsoli i są różne, co oznacza, że różne fabryki, z których korzystaliśmy, skutkowały powstaniem różnych produktów i ich ostatecznym wykorzystaniem. I mamy całkowity koszt zamówienia to 410 dla Polski, dla Anglii 445 i dla Włoch 500. No i teraz możemy sobie to zamknąć. No i możemy sobie jeszcze krótko powiedzieć o jakie zastosowanie mają fabryki abstrakcyjne. No, możemy użyć fabryki abstrakcyjnej, gdy nasza aplikacja powinna być niezależna od sposobu tworzenia i reprezentowania jej produktów. To idealnie przedstawia nasz przykład z życia. Dobrze to przedstawia. Możemy użyć, gdy chcemy udostępnić bibliotekę klas produktów i chcemy tylko ujawnić ich interfejsy, a nie ich implementację. Możemy użyć, gdy system powinien być skonfigurowany z jedną z wielu rodzin produktów. Jak się dowiedzieliśmy, abstrakcyjna fabryka zajmuje się rodzinami produktów, które należą do siebie. I możemy użyć, gdy rodzina powiązanych obiektów, produktów ma być używana razem i chcemy wymusić to ograniczenie. Dobrze, to by było wszystko w tym odcinku na temat fabryki abstrakcyjnej, bardziej praktyczny przykład. Zapraszam na kolejne odcinki i kolejne wzorce projektowe. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję. Cześć.